Cześć, witam. Książka reportażowa. Ten reportaż zaskoczył mnie już od pierwszych stron, a mówię o tej książce dwóch polskich dziennikarzy, Marcina Michalskiego i Macieja Wasielewskiego, 81.1 opowieści z Wysp Owczych. Dlaczego mnie zaskoczył? Bo okazało się, że te wyspy leżą nie tam, gdzie ja myślałam, że leżą. I już tym sposobem zrobiły mi ogromną niespodziankę. Dwóch polskich reporterów wybrało się na Wyspy Owcze. Wyspy Owcze to 50 tysięcy ludzi, 80 tysięcy owiec i około 80 wysp. Wysp i wysepek, niektóre z nich są bezludne, a niektóre są ludne, no w postaci tych 50 tysięcy osób. Czym zaskoczyły reporterów Wyspy Owcze? No właściwie wszystkim, można powiedzieć. Zaskoczyły ich bardzo wspaniałymi ludźmi, którzy są otwarci na innych, ale też jednocześnie nieufni i konserwatywni w wygłaszanych poglądach. Wyspy całe poznali takich ludzi jak jedyny na wyspie hippis, jedyny na wyspie rzeźbiarz, jedyna na wyspie Polka, znaczy nie jedyna Polka, ale Agnieszka, która jest dla innych Polaków no, telefonem 112. Pomaga im się tam zaaklimatyzować, znaleźć pracę. No i jej dom to właściwie hotel dla Polaków. Poznali tam imigrantów na przykład z Brazylii, którzy się tam lepiej lub gorzej zaaklimatyzowali. Poznali ekstremalne przeżycia farerów związane ze sportem, bo narodowym sportem jest piłka nożna. Grają tam również polscy zawodnicy, a pokonanie Austrii przez Wyspy Owcze to było święto narodowe. Co jeszcze? No przyroda. Przyroda jest fascynująca, tajemnicza, no co można powiedzieć, intrygująca, zmienna, nieustannie. Z tej książki poznajemy również historię Wysp Owczych, tam od głębokiego średniowiecza i od zdobycia wysp przez wikingów. A te autorzy piszą też o współczesnych problemach, takich jak odpływ młodych, takich jak na przykład narkotyki, które się na wyspach pojawiają, o pewnych burdach, alkoholizmie na przykład, ponieważ jest tutaj cytat, z którego wynika, że no musi się farer napić, a potem musi kogoś złoić, a najbliższą do złojenia osobą jest żona. Ale nie przeraża, aha, przerażające jest też, to znaczy dla nas jest przerażające, polowanie na wieloryby, które to polowania są tradycją. Gdzie ja mam te wieloryby zaznaczone? Które to polowania są tradycją. Jeden mały cytacik. Co roku na Wyspach Owczych zabijanych jest od 400 do 1000 grindwali. Proceder ten jest zgodny z tutejszym prawem. Polowania na grindwale nie mają komercyjnego charakteru. Ich mięsa nie można kupić w sklepach. Wszelako jest to proceder, który powoduje nieustanne protesty społeczności międzynarodowej i izolowanie Wysp Owczych od tej społeczności ze względu na ten właśnie proceder. Wyspy Owcze warto odwiedzić. Wyspy Owcze warto zwiedzić. Wyspy Owcze warto poznać, na przykład pracując jak jeden z reporterów w przetwórni rybnej. Postanowił się przekonać, jak to jest pracować w przetwórni rybnej, no i właśnie tam się zatrudnił. I co? No i poznał od podszewki tę właśnie pracę, którą najczęściej wykonują Polacy przybywający na Wyspy Owcze. Poznał też polskiego lekarza Tomasza, który jest chirurgiem i pracuje w największym szpitalu, w szpitalu na Wyspach Owczych. Świetnie zarabia, otrzymał 200-metrową willę, ale chce natychmiast stamtąd uciec, nie dlatego, że jest mu źle i finansowo, ale po prostu chce się przenieść choćby do Danii, bo przez ten czas, kiedy był na Wyspach Owczych, to nie wykonał żadnej operacji, cofa się zawodowo. Mówi, że przez ten czas miał tylko dwa stłuczenia kolana, więc no to nie jest żadna rozwojowa
praca dla lekarza. Co jeszcze, żeby Was zachęcić do Aha, tytuł na pewno Was intryguje. 81.2.1, ale ja tego tytułu nie wytłumaczę. Przeczytajcie książkę. Jeszcze raz przypomnę nazwiska autorów: Marcina Michalskiego i Macieja Wasielewskiego. Bo naprawdę warto poznać Wyspy Owcze, które leżą między Szkocją a Islandią, a ja myślałam, że one leżą na północy Danii, między Wielką Brytanią, a co tam, Norwegią chyba. Także uczcie się geografii, bo ja się okazałam kompletnym ignorantem. Dziękuję, do zobaczenia.